Ja tam kiedyś wpływałem kurę. No i byłem w tej domowej, myśmy byli teraz na stołeczego, znaczy to było do Gryfy, do Gryfisa, mieliśmy taką odpoczynę, i z Gryfic do Siekierki. Do Siekierki, do Siekierki, tam na głosowanie Kotry, no i później poszliśmy tylko moją jedną, którą ja byłem, myśmy akurat na sam Berlin jedliśmy, myśmy w Boku. Ja miałem takie święty, że ja pracę. Taka żywa dyskusja żołnierzy pierwszej armii wojska, którzy dojechali do terenu. To jest, panie, po 50 latach. Teraz jak się przyjechałem, to nie mogę się połączyć. Kto się urodził 50 lat temu, to już jest powtarzałem. A tu dopiero... No to ja wtedy miałem co 26 lat miałem. To jest jak Jaruzelski, nie Jaruzelski przyjeżdża, czym to było? Tak? Często, no teraz był kiedy?
Kiedy byś był leniwy? Ojciec mi to spytał. No niech będzie z miesiąc, jak widać nie pamiętam. No jak bez oleju. No to był wojny. Tak, na pewno będzie tak. A nie ósmy. I on często przyjeżdżał. Bo on to siadł bojem, no, siekielka tam jego kolega leży, siekielka, bo później to siekielka na to odrę, tu my tam posłali odrę. I on tam kolega, ten, Kulesza leży. I on tam i Kulesza kolega. Walka to był po stopniu porucznika dowódca kompanii. Ale... Też Sybirak na sobie byli jak mężczyzn. To wszystko Sybiraki, to nie to. Teraz tak, żal ściska do serca nas. Tej linii, tego oporu małopomorskiego. I to historia chce zatrzeć ślady tej walki. Wy żyjecie. Ile zostało? To jest tu dokument. Ile tutaj spoczywa. Wyście mieli szczęście. Wyście mieli szczęście, że wyście przeszli ten szlak bojowy i żyjecie. Możecie po 50 latach wrócić na te tereny. I żal ściska, że to tylko Monte Cassino ważne. Ważne jest też, aby tu żołnierz walczył o tę ziemię, na polskiej ziemi, a tam walczył na włoskiej ziemi. No to nie jest to, nie problem, się nie? Ale to problem wiesz, bo to był właściwie jeden cel. Tylko, że jednego źródła wyszliśmy. Też byli organizowani jeszcze w Związku Radzieckim. My natomiast mieliśmy to do siebie, że myśmy szli bezpośrednio do Polski. A oni okrężną drogą. Ale w jednym celu szliśmy, żeby bić wspólnego wroga. Zgadza się. Ja się zaciera. A że ja tu szedłem, no. Czy on, czy my tu szliśmy, te ślady zarosły nasze, nie? Tak. Ale my tu szli, wiem, byłem młodym wtedy, miałem 21 rok, młodym. Ja sobie sprawę zdawałem, że ja będę żył i nic nie pisałem. Tyle lat jeszcze. Ale człowiek pamięta, tu te walki wtoczone były, pani, ja nie poszedłem, to był sobie, musisz iść, nie to? Górka była, stąd polowy był. Ale jak jest Szczecin, jest święty, to zrobimy, nie? No. Do Szczecińskiego bardzo dużo przyjeżdża, zapali tam kwiaty przyjeżdż, nie? No. Bardzo dużo do Szczecińskiego. No ot, popatrzmy, tu leżą nasi koledzy, może z naszej kompanii, może nawet tu w okolicach poginęli. Poginęli, byliśmy tu walczyli. Wszystko zwozili. Nawet nie wiemy kto, a może jest nazwisko. Wszystko. Nie wiem, ale wszyscy tu są wywozieni z pod Mirosławca, wszędzie. Wszystko złożone. Proszę się wziąć pod uwagę, nie? Człowiek, gdy się patrzy na drogi, my nie wiem, taka jestem, o tyle kilometrów, a my tu w pieszu nogi puchli, trzeba iść. Pani rozkaz, to rozkaz, musi pan wykonywać. Nie było tak, że ja się boję, albo ja nie pójdę. A jak znikły się z polu boja, to dwóch się oczywiście, gdzieś był tam są polowe. Stąd polować najwyższy kar... Ale nie ma. Ale nie ma. To wie pan, nie jest skórzana. Dyrektor za nas zorganizował dla dzieci taką żywą historię. No poprosił nas, ponieważ są szkołę, a dyrektor szkoły jest dobra. No to mamy pana dyrektora i on to organizował to wszystko. Poprosił nas i był dla dobra sprawy, dla idei. Jako żywa lekcja historii, to miejsca, no i żołnierze, którzy byli. I niech ta młodzież wie, o, do wojska dorasta, bo do wojska niech wie, jak to było zdobywane, to ciężko. Było wyzwolenie. Ja to tak zapomniałem, 9 chyba mają. Dobrze, tak. No. Tu był wał, że dekorowany jak... Tutaj, tu. Wał? Tu, nie, tu. Tu była misza. No, panie. No, to jak to pamiętam? Nie, robimy. Nie, raczej nie. 8 tak. 8 coś tam tak. 8 ma. To nie było 8, ale dziękuję wojnie za taką że zachód. Nie, to nie było 8. To może być 8, ale 9 godziny 10 na Lapo udział w wojnie. A nie długo to jeszcze wcale datę zapomniał kiedyś wojnę. Normalnie 9 godziny 10. Bo jak ktoś tam kupił i ten pomnik jest. Jak oni tu skasowali, to był tragiczny to prawda jest, że spalony ktoś był. Kupuje tam, że tego takiego nie wolno, nie, 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 nie. Jakiegoś tam... Ach, my z tym nie słyszeliśmy.
Ciężko mi mówi, ja się pytałem. Może być, no czy tam regionalny na tej gazety, bo jest Kiliska tego Stokłosu, nie? Senatora, ma swoją gazetę. I jest gazeta nasza wojewódzka, nie? I byłego senatora takiego średniego, skoro też. Wiecie tam dzisiaj pracy. Nie, ona mówi, bo ja się motyw jakiś tam. Zostałe mówienie. Prawo jest motyw. Na to się wiem. Italia spożywała 32 żołnierzy zginęło. Te ślad zatro. Spalone zostaje zginęło. Póki to obuduje, ta weźmie na biura, muzeum nie ma już. Tam nie ma tej, wie pan, kiedy żołnierz polski, to ten żołnierz, który przyniósł wolność spoza góry rzek, tamto szli żołnierze. Ci są Syberii. Oni szli po setki kilometrów do armii, żeby walczyć. To są żołnierze zasłużeni. A nas są wchodzę inni żołnierze. Właśnie. Krótko to myśliśmy. Mówi, że o komuniści na Bagdadach wolno nieść. Ja komunista, ja jestem komunistą. Ja nie byłem komunistą. Ja walczyłem o wolność ojczyzny. Ja tych dzieci, swoich dzieci, mógł sam tak. Dla, żeby Polska, a nie to dzisiaj taki odwrót prawie. Ale skoro woli to, że tego, to wówczas było Wojsko Polskie, a nie Ludowe, skoro i tak woli to. No ale żołnierz tak, polski, on tu walczy. Było Wojsko Polskie. To moje ślady tu zarosły, ja szedłem. To byli lat, nie? A ja tu szedłem. Nogi puchli, a nie było, aby młody. Ale na Mirosławem, mamy tam dyplomy i dyplomy, wolność i demokracja. Wolność i demokracja. To nie powinni zmieniać tej nazwy. Nie, w lesie, lasami, lasami. On tam głosy latacie był. Za bezgłosy mięty tam coś starze latacie zbił. Tędy. O samo by głos. Prowana, a te oznaczenia, tak się doświadczy. A te oznaczenia, to za co one są? Przez żołnierz. Ten nie ma tutaj przy sobie ani baretki. Nie, ja mam to, ja nie noszę. Pierwszy widzę. Ja, trzeci punkt. Znaczy tu spalone zostali, moje dywizje. A walki ja tu czym pod Leninem w Rosji, bo tak jak zaraz stosunki geopolityczne stali no. Ale Wanda Wojewska i Berlin włożyli te, wiesz, żeby sami razem do Polski, do ojczyzny. Pani Asybiraku, wiele byli Polaków, wiele ginęło na sobie te dzieci, głodne, chodzili takie dzieci, jeść. A co tam było? Pani murzyli nad głowę. Dzisiaj nie ma. I trzeba było na ochotnika jeść, pani, żeby walczyć o to. No stanie się później zgodzi, jedna dywizja tak, włoży. Ale Stasiu, ja tu przerwę. Prawana, spotkaliśmy się tu na spotkaniu takim żołnierzem, jak to się to nazywa, żołnierz walczący w polskich siłach wolnych na Zachodzie. No raz, tak? I ten podchodzi tu do ciebie no, i mówi, wiesz co kolego, myśmy walczyli razem, ja walczyłem na Zachodzie, tak. Ale ja współczuję ciebie, bo ja miałem jedzenia tak. Dużo, a ty ziemniaki. Skąd tu wiedział, że ja ziemniaki postawiam? Mój co macie u postawu? No bo mamy te uciski, mamy tego swoje, kasztany uzicie, granaty uzimy. Panie, bo głodny byłem, ja młody byłem, ja wtedy 20 lat, to ja by diabeł ja. To ja wiem, że każdy był. Nacierali panią, bo nie było gadania tam, a tu musiała iść. Nie wykonują rozkazu, tak mają były. Nie wykonują rozkazu, zabijek sam. Czy musiał iść? Nie było pan gadania. Zostanie, wie pan, na tutaj dyrektor, wie pan, kręci kamerą, wie pan, jak to się mówi. To przeniesiemy pana. Od piątej, bo my od piątej z nami, nie? No i o pierwszej już skończyłem, nie? A masz od piątej rano. Od piątej rano, bo tu tak najlepiej siedzi po miejscu, nie? Bo ja zbieram te kosze. No i przyjechałem z strzelby. No co, to znaczy ukończymy im trzeba. No i wiadomo, na niedzielę wystali, nie? I ładnie na niedzielę wystali. Ale dyrektorze, kończymy czy... Może jeszcze na cmentarz zajdzie się, panowie. Ja dziękuję. Grosz podnik.
szybkością realnie. Zaliski, laser, Iwański, Niedzielski, Kielec, Kowalski, Szybny, Kurczewski, Misiński, Pieczyński, Rogowski, Wrażewski, Narski, Kałęcz, Trojanowski, Wiejak, Wiśniewski, Żurawski i Żurawicki. Dobra, to wszystko to nie kopale, informacje robili. Tak, jedno dołu z serca kryje tam 10-15, jest jeden też. A później już na serca. Ja wiem, na pewno też. Żołnierze pierwszej armii Wojska Polskiego, którzy szli tą pracą, mamy zaszczyt dzisiaj stanąć przed żołnierzom, którzy nie doczekali, którzy nie przeżyli, ale cześć im. Samo to, że odwiedzamy morze naszych najbliższych kolegów z jednej jednostki. Może oni tu leżą, my nie wiemy, ale przyszli. Dzisiaj przy okazji odwiedzić i Niech się nie boją, bo karabiny ze sobą mają. Oj, idą, niech się nie boją, bo karabiny ze sobą mają. Wyjrzała ona, wyjrzała szybą ma. Dolu moja żołnierze idą. Wyjrzała szybą ma. Moja żołnierze idą. Matulu moja, daj mi się ubrać, bym się mogła żołnierzem udać. Matulu moja, daj mi się ubrać, żebym się mogła żołnierzem udać. Żołnierz bez żony, żołnierz bez dzieci, żołnierz wędruje po całym świecie. Żołnierz bez żony, żołnierz bez dzieci, żołnierz wędruje po całym świecie.
bo całym świecie, bo całą krainę, bo znowu pochać pewną dziewczynę. Bo całym świecie, bo całą krainę, bo znowu pochać każdą dziewczynę. Wolno mu kochać, wolno zabawiać się, bo nie wolno smutku zostawiać. Wolno mu kochać, wolno zabawiać się, bo nie wolno smutku zostawiać. Smutek zostawi Janek, utraci, a kto dziewczynie za to zapłaci. Smutek zostawi Janek, potraci, a kto dziewczynie za to zapłaci. Brawo! Następno! Michał, następno! Patrzy sen, co ci przypomina, co ci przypomina widok znajomy ten. Co ci przypomina, co ci przypomina widok znajomy ten. Żółty i ślany wiatr, wioski wspomniany nad. Płynie oka jak Wisła szeroka, jak Wisła głęboka. Płynie oka jak Wisła szeroka, jak Wisła głęboka. Był już nie jeden las, wiele przeżyliśmy rzek, ale jakieś 50 metrów może wycołgałem się na łokciach i na nogach do tyłu. I tam dopiero ten sanitariusz mówi, zaczekaj, ja ci zabandażuję. Ja mówię, nie, ja nie chcę. Ja idę tak jakoś jak mogę, bo drugi kolega znowu z drugiej drużyny został ranny tu w tym łopatkę. Bo my z jednego moździerzy, z jednego pocisku moździerzowego zostaliśmy ranni. Ja zostałem w nogę. I tu w nogę, i tu w bok, i tu w rękę, ale takie odpryski drobne, a tam w nogę dostałem gruby, taki jak dobra fasola, nie większy, odłamek z moździerza. I ten sam moździerz, ja leżałem z lewej strony, on z prawej strony, on między nami, ta mina moździerzowa wybuchła i on dostał dużym odłamkiem, jemu tak jakby na całą rękę taką dużą, taki płat duży, oderwało skóry, ale tylko skórę i ciało kawałek, a kości nie naruszyło. I on mnie prowadził pod rękę. I zaszedł mnie do punktu sanitarnego. Punkt sanitarny był tak pod wioską, takie baraki stały po niemieckie jakieś. No i tam mnie zaraz opatrzyli, ale to nie było też bandaż taki mały, to mieli, no bo taki podręczny, każdy żołnierz ma.
ale tu krew lała się, więc zdali ze mnie, ja miałem chyba ze trzy koszule na sobie, bo każdy takie po niemieckich, jak gdzieś zdobyliśmy wioskę czy miasto, to brało się co było w tych domach, to było wszystko nasze. Tam nie było, Niemcy uciekli, a wszystko zostawili. Nie wszystko oczywiście wzięli, co mogli, ale dużo nie, zostało, że nie zabrali. To myśmy ubierali na siebie po kilka koszul, tak po spód, żeby było cieplej. Tą koszulę zdarli ze mnie i pominęli mi nogę. A ten drugi kolega zawinęli jemu i ja miałem tak, że nie mogłem na nogę chodzić, bo coraz noga puchła. No i kość dostałem. A kolega dostał tylko, jak powiedziałem, taki płat jemu tu na lewej łopatce, dużo odłamek oderwał. No zawinęli jemu z powrotem i mówią, no ty z tym możesz iść dalej walczyć. No i on musiał wrócić się do lasu, do swojej drużyny, bo on był dowódcą drużyny drugiej, a ja byłem dowódcą pierwszej. I on mówi, wiesz co, Michaś, ja tobie zazdroszczę. Ja mówię, dlaczego? No, mówi, bo wiesz, jaka sytuacja u nas jest i ty już idziesz do szpitala, ty będziesz sobie spokojnie leżał, a ja muszę wracać. No ja mówię, ja ci temu nie winien. No ale tak było naprawdę. Strasznie było, tam każdy chciał spać, jeść i zimno, chłodno i do domu daleko, jak mówi przysłowie. Tak było. A nie zawsze jedzenie było. A nie zawsze jedzenie było, bo my przeważnie tam nie dotarło. Jedliśmy to, co zdobyliśmy. A zdobywaliśmy tak. Przyszło się, na przykład zajęliśmy wioskę, no to przyszło się, nie ma nikogo. Wszystko było nasze. Szło się zaraz do piwnicy, żeby coś znaleźć, bo Niemcy trzymali w piwnicach różne słoiki z mięsem, z konfiturami, ze wszystkim. Tak, chleba nigdy nie znalazło się. Nigdzie. Tak Niemcy wyczyścili z chleba, że nie było nic. To myśmy jedli to, co zdobyliśmy, a zdobywaliśmy równie. W piwnicach było dość do jedzenia po niemieckiego. Także się tym prawie przeżyło, co się zdobyło. A nasza kuchnia kiedyś przyjechała, to tak raz na tydzień, bo po prostu nie nadążyli za nami. Bo nieraz takie tempo było, że myśmy szli po 30-40 km dziennie. A nieraz było tak, że 2-3 dni w miejscu staliśmy, bo nie dało rady. Niemcy się tak upierali, że nie dało rady. Ale ja odeszłem od tematu. Więc tutaj, co tu się działo w tym miejscu, to może z was ktoś czytał i o tym słyszał i tak dalej i tym podobnie. Na pewno czytaliście jakieś książki może o tym? Kto czytał? Tak, to z tych starszych. Tak, ale z tych młodszych, tak jak wy, to jeszcze książkami się takimi nie interesowali, więc nie wiecie. I tu był z tej grupy niemieckich, co tu to złapali naszych tutaj. To był jeden, ten dowódca ich, to był porucznik. Zapomniałem nawet nazwisko, znałem, no nie pamiętam tak długo. Był porucznikiem z SS. A te kompanie SS to były bardzo zażarte. Oni to po prostu fanatykami byli. Oni nie patrzyli, nie zważali na nic, tylko zabić, zamordować, zniszczyć, spalić i kończyć. To było takie wojsko. Tak, to tyle, co wam mogłem powiedzieć. No teraz może ja ogólnie. Przypomnę tylko, że miejsce to było największym oporem 15 dywizji piechoty SS. Zgrupowanie tak silne, że to podgaje, trwała, o to podgaje, walka trwała 4 dni. Wyzwolone zostało 31 stycznia 1945 roku, tak samo jak nasz Barlinek został wyzwolony w tym samym dniu. Proszę sobie wyobrazić skalę działań wojennych II wojny światowej, jaka odległość jest stąd do Barlinka i jednakowym dniu zostaliśmy wyzwoleni. Nic, jak to już koledzy wspomnieli, 30 kilku żołnierzy Polski spalono żywcem właśnie, gdyby nie była to dywizja SS, może by inaczej potraktowali z pewną konwencją. Tu konwencji brak, zamordowali w bestialski sposób naszych żołnierzy. Dziękuję bardzo.
nie wyglądamy. Tu. Więc.